Większość z nas spędza coraz więcej czasu poza domem. Podróżujemy do pracy, szkół, sklepów, do bliskich. Przemieszczamy się pojazdami w zmieniającej się tkance miejskiej i wciąż ulepszanymi węzłami komunikacyjnymi. Dziś wbito pierwszą symboliczną łopatę pod budowę południowej obwodnicy Warszawy. To, co jest tutaj za nami, to jest antresola stacji Świętokrzyska. Powstający teraz 2,5-kilometrowy odcinek połączy lotnisko z węzłem Puławska. Z powodu prac drogowych kierowcy stali dziś w gigantycznych korkach. Warszawska komunikacja miejska przechodzi aktualnie swoistą przemianę pokoleniową. Prowadząc pojazd, skupieni jesteśmy na jeździe, ale jednocześnie potrafimy wykonywać wiele innych czynności. Jak jednak wygląda percepcja nośników reklamowych, które codziennie mijamy na swojej drodze? Czy kierowcy zwracają uwagę na mijane reklamy? Jeśli tak, to jakie formaty są dla nich najbardziej widoczne? Czy kierowcy zapamiętują widziane reklamy? Bardzo serdecznie zapraszamy na nasze wystąpienie podsumowujące naszą 4-miesięczną pracę badawczą, łączącą różne podejścia badawcze, wywiady, eye tracker, metody invisite, no i przede wszystkim symulator ruchu. Dokładnie, symulator ruchu, w którym przebadaliśmy ponad 1100 polskich kierowców i trzeba przyznać, że pewne wyniki nawet nas mocno